Jesteśmy. Dzień dobry Państwu, 23 grudnia 2020 roku. Dzisiaj Caprice doczekał się dnia, kiedy będzie miał wymienianych parę pierdół w układzie kierowniczym. Będzie miał też zakładane nowiutkie opony, 235 na 70 15. Wszystko robimy u sąsiada. Opon w sumie nie muszę pakować, bo przerzucę sobie tylko, to jest ten komfort, jak się ma sąsiada mechanika, przerzuca się po prostu przez płot opony. No dobra, to zaraz ruszam, bo tam już na mnie czeka. Zobaczycie teraz, jak odpali po, w sumie nie wiem, dwóch tygodniach stania. Będzie cold start, taki prawdziwy cold start po dwóch tygodniach, żeby tylko nie dał ciała. No, to pokaż. Momencik. Dobra. Prześcieradło, które przyjechało z Niemiec od pierwszego właściciela. A to wszystko po to, żeby? Żeby dywan, który się tutaj znajduje, żeby nie ucierpiał. O to wiecie. Okay. U mechanika atmosfery, oleje, coś tam. Dobra. To cyku, cyk. Nagraj mi jeszcze, wiesz, auto w ruchu, żeby było fajnie. O Boże, już zapomniałem, jaki on jest cudowny. Po prostu jak nowy w środku. I nie mówię tego po to, żeby go zachwalać jakoś do sprzedaży. Spokojnie, jeszcze się nim nie nacieszyłem. I kto wie, czy nie zostanę z nim dłużej. Jeszcze teraz, jak mu te oponki zapakuję, już myślę o jakimś wydechu takim, może końcowym, tylko żeby nie przegiąć. No zobaczymy. 5.0 V8, a nie 3 cylindry Jarisowe. No inna jakość, proszę Państwa, inna jakość. No. Jak sobie stoję i czekam i patrzę, zobaczcie, na prosiaka. Nie na Porsche, tylko na prosiaka, czyli Forda Transita MK1. Nie pamiętam, który to rocznik, ale ta sztuka, którą tutaj widzicie, kiedyś była moja. Miałem go nawet w Zakopanem. Specjalnie był obniżany tył tego samochodu, żeby zmieścił się do dwumetrowej na wysokość wnęki. No a później przyjechał do Przysuchy. W sumie wrócił do Piotrka, bo od niego kupiłem tego prosiaka. Oczywiście po straży pożarnej, jakiś tam znikomy przebieg typu 14 tysięcy chyba kilometrów. No, także tak. Fajne auto, nie? Teraz, proszę Państwa, przygotujemy sobie studio nagraniowe, tak? Wyprowadzę to studio tylko, żeby było światło, żeby światło się zgadzało. No i zaraz pogadamy o tym, o czym mieliśmy pogadać. Zaraz się dowiecie, sekunda. Się wypchać go bardziej.
No. Dajesz, dajesz, Pawełek. Nieźle ci idzie. Ale teraz to już chyba górka. Dobrze się spisałeś. No to pakuj się teraz, baby. Już, no, poczekaj, poczekaj. Ja nie mam pierścionków gdzieś. Jeszcze byś porysowała. Siadła sobie pani? Dobrze jest? Jest okej. Dobra. I teraz wchodzę ja. Ale zanim wejdę, to zobaczcie, jakie tutaj zmiany nastąpiły na podłodze. Wywaliłem filc gruby i gumową dociętą jakąś tam wykładzinę. Teraz jest zdecydowanie lepiej, nie? Jak widać to drewienko. I tutaj fajne oblachowanie, blachowkręty i tak dalej. No fajniej to wygląda, nie? Fajniej, ale jestem zaskoczona, że się nie martwisz o tą podłogę. No, a czym mam się martwić? Że skiśnie z brudu albo coś w tym rodzaju. Że skiśnie z brudu? Nie, no czemu ma skisnąć z brudu? No bo wcześniej ta guma jakoś tam zabezpieczała to drewno, a teraz jakby... Jest goła, no to nie? Cały właśnie bajerek w tym, żeby ono takie było zużyte trochę, nie? No dobra, ale przejdźmy może do spraw ważniejszych. Ojejciu, ale się tu fajnie siedzi, głęboko, wygodnie, zaraz ci oddam. Dobrze wyglądam? Dobrze. Dobra, po fryzjerze jestem, jakby co. Słuchajcie, proszę państwa, jestem wam winien kilka zdań wyjaśnień, bo jakiś czas mnie nie było. Spowodowane to było kilkoma w sumie rzeczami. No przede wszystkim to, że poświęciłem się innym, rodzinno-zawodowym aktywnościom przez jakiś czas. A druga sprawa, no to trochę już wam to zasygnalizowałem, byłem zawiedziony tym, jak mnie YouTube potraktował. Jeśli chodzi o reklamy i o no i o to, co miałem z nich dostać. Jak wiecie, reklamy zostały, możecie nie wiedzieć, więc wam przypomnę, zostały włączone 17 października, czyli przeleciała połowa października, potem przeleciał listopad. Tak jak się dowiedziałem, no to kasa za listopad, ewentualna kasa, miała spłynąć za październik, tak? Kiedy to było? No tak, za październik. No tak. Miała spłynąć chyba miesiąc później. No, miesiąc minął i ostatecznie jakieś tam prognozy były. Te prognozy okazały się nie do końca prawdziwe. Straż pożarna. Trochę mnie to wybiło z rytmu, ale dobra. Dam radę. Pociągnę. Kontynuuj. Tak. No więc te prognozy były takie, że byłem taki zadowolony bardzo. Później okazało się, że finalnie jest tam taki próg wypłacalności 300 zł i tego progu nie osiągnąłem. To znaczy nie osiągnąłeś tych 300 zł, tak, żeby ci cokolwiek mogli wypłacić? Tak, bo z połowy października i z listopada, gdzie weszły naprawdę filmy, które tam miały po kilkadziesiąt, a jeden miał nawet 100 tysięcy wyświetleń z Emilią Malinowską i z jej Polonezem 2,5 V6. Sporo też wyświetleń Piotrek Kowalski zebrał, bo uruchomiłem te reklamy, jak jego film był chyba rozpędzony dobrze. Rozpędzony, tam chyba miał ze 300, teraz ma chyba około 500. Sporo innych filmów z Kamilem Pisarczukiem, też były filmy po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. Z maluchem Rafała Małka też chyba 20 czy 30 tysięcy wyświetleń. I to wszystko spowodowało, że mimo że atakowałem was tymi reklamami na samym początku i w trakcie, takie do pominięcia, nie do pominięcia, no wszystkie możliwe ustawiłem, to wszystko spowodowało, że zarobiłem 178 zł, a w sumie nie zarobiłem, bo nie osiągając progu 300 zł wypłacalności, nie wypłacili mi nic. Więc tyle to, mili państwo, można zarobić na YouTubie. Więc bardzo was proszę, darujcie sobie te wszystkie komentarze z tym, że ja tam jakoś na tym super dużo zarabiam. Miałem też powiedzieć o Toyocie, bo
Ostatni film, jaki wjechał, przed tym, który teraz oglądacie, był z Toyotą Yaris w hybrydzie. No i było tam kilku takich mądrali, którzy zasugerowali, że jest to jakaś tam soft reklama i że jest to jakaś tam lokowanie produktu i że Toyota chodzeń zapłaciła mi, czy tam Toyota w ogóle mi zapłaciła za to i że po prostu w samych superlatywach o tym opowiadałem. Auto sobie wziąłem naprawdę do testów, mój samochód czekał na przegląd, po prostu mi się nudziło, więc sobie pojechałem, nie wiedząc o nim nic. No, wiedząc tylko tyle, co wyczytałem albo obejrzałem w innych testach. O czym to ja miałem powiedzieć? No w każdym razie nikt ci za to nie zapłacił i nikt tego nie zrobił. Tam. Tak samo jak ja chciałbym naprawdę, żeby mi taka Toyota zapłaciła coś, albo żeby mi Crown zapłacił. O właśnie, jak oglądacie ci z Crowna, to zacznijcie mi płacić, bo no, przydałoby się jakiegoś sponsora mieć i właśnie do tego zmierzam, że no, z tych reklam to w sumie tam za dużo może nie będzie, jak widzicie, ale pomyślałem, że może no, choć część nakładów, choćby na paliwo, nie, jakby ktoś chciał zwrócić i zostać takim sponsorem, no to jeśli taki potencjalny sponsor ogląda, to ja wyrażam zgodę na przelewy i mogę podać numer konta. No chyba, że coś innego się zdarzy, że będzie to można jakoś inaczej finansować. Chociaż część, nie? Mhm. Bo no, może nie wszyscy sobie zdajecie sprawę, ile czasu się na to poświęca, bo sam dojazd, samo nagranie to jest dopiero początek. Później jeszcze jest montaż, jakaś tam obróbka. To jest czas, którego nie... Obsługa, tak, filmu. Są też komentarze, prawda? Ja tak naprawdę siedzę i cały czas to śledzę i... No nie chcę powiedzieć, że tracę na to czas, ale poświęcam temu czas. O, swój czas, który mógłbym poświęcić choćby na zabawy z dziećmi, jak to się mówi, albo zarabianie kasy. No to tak, to taki apel do oglądających, więc że jeśli macie jakikolwiek pomysł na przelewanie mi kasy, jeśli mogę się wam jakoś odwdzięczyć za to przelewanie kasy, to zacznijcie przelewać, a ja będę się jakoś odwdzięczał tak, jak będę umiał. No najlepiej na tym kanale, nie? Chyba tak. No, tak. O czym jeszcze miałem powiedzieć? A nie wiem. Dobra, to na razie może urwijmy. Jesteśmy z powrotem. Zapomniałem powiedzieć o kamerze, jaką wam tam przedstawiłem, chyba w tym poprzednim filmie, z Toyotą Yaris. Ta kamerka, ten rejestrator samochodowy. Dzisiaj chyba też coś o nim powiemy, bo mam dzisiaj teścia u siebie, przyjechali teściowie na święta i teść jest skumaty bardzo w kamerach, więc opowiemy o tej kamerze może jakoś bliżej razem, to znaczy teść opowie, bo on się na tym zna lepiej. No, kilku z was miało do mnie pretensje, że się sprzedał, a że tam, nie wiem, jakiś tam, że jakaś kasa za to poszła i że wciskam ludziom coś tam i, no, i że kolejny youtuber tam sprzedał się. No sprzedałem się w ten sposób, że sami to zaproponowali, ja się zgodziłem, bo czemu nie, przyda mi się taki sprzęt. Chętnie przyjmę inne takie sprzęty, ale nie wygląda to tak, że ktoś mi płaci za to, żebym jakoś specjalnie się naginał i o tym gadał. No niestety nie, no. Fajnie by było, jakby ktoś jeszcze zapłacił, nie? Za to, że o tym powiem. Wracając do finansowania choćby części nakładów, jakie trzeba ponieść, żeby, no żeby wszędzie dojechać, drugi samochód utrzymać, przecież no, po to tak naprawdę jest ten drugi samochód. Jest paliwo, oczywiście jest ubezpieczenie, no to wszystko przecież kosztuje, a tego auta mógłbym w sumie nie mieć. No to tak, to co, no, chyba tyle, chyba że mi się zaraz coś jeszcze przypomni. Wesołych świąt, tak w ogóle, 23 grudnia, jutro Wigilia, więc życzę Państwu zdrowych, wesołych świąt. Zdrowia, ładnie powiedział? Bardzo ładnie. Zdrowia Państwu życzę. No. 3 dni chlania to trzeba mieć zdrowie. Prawda? No tak, umiesz podsumować. Ten kompot z suszu to przecież no. Nie jednemu zaszkodził. Tutaj chyba trzeba zrobić cięcie, bo po omacku szukam kontynuacji tej gadki. Chwilunia, ucinamy. To jeszcze proszę Państwa, jak już mamy Oldsmobila wyprowadzonego, pokażę Wam, jak to wygląda tutaj z tyłu, bo naszła mnie taka myśl,
taka myśl, żeby może zostawić ten tył. No jakoś żal mi tego to wyrywać, pruć. Fajnie to w sumie wygląda. Ciężko będzie to doczyścić, wiadomo, bo to się skruszy. Chyba że to upiorę jakimś, takim odkurzaczem jak siary mają. Bo to można za wypożyczenie, nie wiem, stówkę się płaci i się po prostu pierze. Więc może by to odżyło. Tutaj zobaczcie, jest tapicerka. No kurczę, no żal, no. O, patrzcie. W Buicku też są takie workowate podkłady. Natomiast tutaj kanapa, jak widzicie, no też fajnie wygląda w sumie, ale wypadałoby ją chyba jednak zrobić na nowo. No i tak, żeby było zdrowiej, czyściej i przyjemniej, to też by było chyba fajnie mieć tą kanapę świeżą. Kurczę, no ja naprawdę mam mieszane uczucia, czy to zrywać, czy to przynajmniej na ten najbliższy sezon letni zostawić. Kanapę sobie zrobię, bo za bardzo mi się tutaj wpada, za mocno. Podłoga, zobaczcie jak to fajnie teraz się odsłoniło. No nie? Jest klimacik. Nie wiem, czy tutaj coś w ogóle położę, chyba że jakąś taką... jeszcze nie wiem jaką, więc nie będę pierdzielił. Jakąś tą wycieraczkę. Gumki są, jak się dowiedziałem, gumy są od świeższego chyba modelu. Tutaj dokupione gumy te na pedały. Jeszcze proszę Państwa, słów kilka na temat dachu. Jak już Wam wspominałem, w tamtych czasach fabryka nie miała możliwości wytłoczenia takiej jednej dużej powierzchni, więc stosowano takie wypełnienia. Jak tutaj widzicie, w wielu autach, nie tylko w GM-owskich, w Fordach w sumie też. Tutaj pod tym jakby, nie wiem, winylem czy czymś, ten dach ma takie drewniane poprzeczki. Jak się tam łapę włoży w miejscu po lampie, której niestety nie ma, to tam czuć, że są tam takie drewniane poprzeczki. Teraz na początku miałem plan, żeby w ogóle wywalić to i zostawić wnękę z jakimś takim zapinanym na klipsy, też takim winylem, ale żeby tutaj nic nie było między, tylko że po obejrzeniu kilku fajnych filmów ze Stanów oczywiście, z jakimiś tam hot rodami, pomyślałem, że nawet postaram się, żeby te belki były widoczne. Dach oczywiście mam chęć zrobić taki odpinany, żeby można było łeb wystawić i jeździć pod gołym niebem tak naprawdę, taka namiastka kabrioletu, ale żeby jednak te drewniane elementy sobie tutaj były widoczne, tak dla klimatu, chyba będzie fajnie. Tutaj drewno też jest tutaj za tymi tutaj no niby profilami. Tutaj też widzicie jest drewno, już Wam to kiedyś pokazywałem. Tutaj, zobaczcie, jest trochę blachy. Tu pod spodem też jest kawałek blachy. No tutaj jakaś, muszę coś wymyślić jako tutaj wypełnienie tego miejsca, gdzie była guma. Są takie, widzicie, miejsca na jakieś tam spinki, które się przekręca od wewnątrz. A coś takiego właśnie, jakiegoś może drewnianego, może coś w rodzaju tych takich sztucznych desek, które są na łódkach, na motorówkach. Nie wiem, zobaczymy. Tak czy siak nie mogę się doczekać tego sezonu pierwszego z tym samochodem. Długo się zastanawiałem, kiedy będę miał na tyle jaj, żeby kupić takie auto. Bo pomysł czaił się już w sumie 2-3 lata chyba. Teraz się odważyłem i mam nadzieję, że dotrwam i zrobię to tak, jak sobie zaplanowałem. Żal obniżać tutaj dach, no ale taki lekko szczopowany na pewno by się pięknie prezentował. No ale sami popatrzcie, no. Wyrywalibyście to wszystko. No żal po prostu. Po prostu żal. Te szyby niestety one sobie...
tak tutaj latają, tu jakichś wypełnień brakuje. Też się postaram może po prostu to tylko zrobić, żeby to się tak nie telepało. Dźwięk cudowny, tak jak już wam pokazywałem. Uwielbiam to. A tutaj zamiast koła planuję sobie to zrobić w formie bagażnika takiego malutkiego, którego w tym aucie praktycznie nie ma. To koło zapasowe niespecjalnie jest mi potrzebne, tak uważam przynajmniej. Więc wyjąłbym je, wypełniłbym tutaj tą ściankę z tyłu i zrobiłbym sobie z tego jakiś taki mały schoweczek na coś bardzo potrzebnego. Opony. Tutaj są 17, jak widzicie. Planuję sprawdzić, czy rozstaw będzie taki sam jak w Buicku, bo w Buicku mam Firestone'y takie szersze od tych sporo i ciekawe, jakby to siadło. Mam nadzieję, że tam jest rozstaw jakiś podobny, GM-owski, to może się tam niewiele zmieniło. Chyba że wiecie, że się zmieniło, to mi dajcie znać, bo ja jeszcze tego nie sprawdzałem. Może po świętach, może przed nowym rokiem uda mi się ten zapas z Buicka wyjąć i tutaj przymierzyć. Wtedy zobaczycie, jak to fajnie będzie wyglądało. Mam nadzieję przynajmniej. Na zapasie mam oponę bez białego paska, więc jeszcze fajniej, myślę, będzie niż teraz. Opona będzie bez białego paska. Felga, pomyślałem, że może pomaluję ją na czarno. Wtedy ładnie będzie się odznaczał ten kapsel z fajnym logo. Klepany już tutaj widać był kilka razy. Myślę, że to poprawi wygląd i pozwoli trochę odejść od tego takiego eleganckiego wizerunku. Spójrzcie, jakie piękne detale. No grzechem byłoby odrestaurowanie go i po prostu zniszczenie tej naturalnej, pięknej patyny. Lusterka niby spoko, ale nic w nich nie widać niestety. Najfajniej to byłoby tutaj zamontować takie małe, które łatwiej by było w ogóle jakoś sobie tam wyregulować. I myślę, że więcej bym w nich widział. Wycieraczki, widzicie? Były tutaj dwie. Też by było fajnie je uzupełnić i uruchomić. Pewnie działają tak jak w Buicku, czyli pneumatyka. No to mam nadzieję, że jeszcze przed sezonem uda się tutaj tą jaskółę zamontować. Aha, zobaczcie. Jedną rzecz wyczaiłem. Na błotniku widzicie taki pionowy ślad. O, tutaj. No prawdopodobnie jak go wieźli w Stanach na lawecie, to spieli barany pasem. Tutaj wszystko. Nie wiem w jakim celu to się robi. No ale czasem tak tak widuję, że tak są transportowane te auta. Nic tutaj się przecież nie urywa. No ale cóż. Pokazywałem wam, jak siadły szczególnie ta z tyłu tablica. Nawet jest lepiej niż się spodziewałem, bo wystarczyło tutaj zagiąć tylko ten rożek i jakoś to w miarę, widzicie, wygląda. Tą już przyczepiłem na śrubki. Trzeba było przewiercić, bo bałem się, że kolejna mi odleci, tak jak ta próbna w drodze do Radomia na lawecie. A tutaj brzydki prostokąt, no niestety. Póki co tak to będzie. No chyba że zamówię te w rozmiarze amerykańskim. Może to poprawi sytuację. No takie tablice to chyba ostatnio stówkę płaciłem i jest taka firma, która na drugi dzień je wysyła i za dwa dni ma się te tablice u siebie. Jeszcze jedno słowo na temat tej kanapy. Pomysł jest taki, żeby nie starać się tutaj na siłę zrobić identycznego albo bardzo podobnego materiału jak to, czy tam nawet identycznego odcienia. Tylko żeby zrobić coś z jajem i no jest, ponieważ będzie to takie tymczasowe rozwiązanie, więc no też nie będę się jakoś specjalnie chyba przejmował. Jakiś odpałowy tutaj może wzorek,
czy jakiś inny materiał, może z koca tego meksykańskiego, taki pospolity patent, obstukany, ale może coś takiego się wyrzeźbi. A później, jak się wyklaruje pomysł, zobaczymy, co robić dalej. Może rzeczywiście pożyczę od siarów ten odkurzacz i sobie upiorę to wnętrze, zobaczymy, jak wtedy to będzie wyglądało. No nie wiem, jakoś tak mam... No żal by mi było to wszystko zrywać z tego samochodu, bo cały bajer ostatecznie w tym, że on jest tak pięknie zachowany, prawda? No przecież to, jak się upierze, to odżyje, wiadomo. Ta kanapa zresztą też, może przestanie tak myszowato pachnieć. Ta wykładzina w sumie też odświeży się. No i co, niektórzy może nie będą mieli wstrętu, wsiadając do tego auta. Cyk. Tak, proszę Państwa, wygląda podjazd fana amerykańskiej motoryzacji. Dwie Toyoty. Przygotowania do świąt trwają. Tutaj Amur pięknie już obrobiony. Mamunia, chcesz być w telewizji? Nie. Paszteciki, mili Państwo. O, tutaj jakaś choineczka się robi. Przechodzę teraz do salonu. Siedzi tutaj mój teść, znany Wam i lubiany. Mój ulubiony teść, Romuald Borkowski. I znany Tobie. Tak, korzystamy z okazji, że nas dziadku Romku odwiedziłeś i całkowicie przypadkiem trzymasz w ręce rejestrator samochodowy, tudzież kamerę samochodową. Audycja zawiera lokowanie produktu. I to takie grube, zaraz już się piszą komentarze, że się sprzedałem i Ty też i w ogóle. Zaczynajmy. Jesteśmy zatem sprzedajnymi osobami. Sprzedawczykami. No. Dobra, jedziemy, dziadek. Nie, no fakt. Wiesz co, poczekaj, zanim zaczniesz, no ja też chciałbym tylko tak cię delikatnie przedstawić. Z kamerami masz bardzo dużo wspólnego, no prawda? Tak. Gruba historia za tym historia, stoi. Historia, nie ma co tam wracać do historii. Historia jest ciekawa, ale trzeba żyć teraźniejszością. No ale, tak, no to nie na no dzisiaj, dobrze, ale jesteś, nadajesz się do tego dużo lepiej niż ja, dziadek. Były lata, że sprzedawałem 100 tysięcy kamer rocznie, więc... To oczywiście były inne kamery, nie rejestratory, takie jak ten tutaj, który mamy, no. Samochodowe. Były to kamery no, takie do zastosowań, powiedziałbym, ogólnych, tak? Czyli no, po prostu kamery do rejestracji zdarzeń, które tam się wokół nas dzieją, dla ludzi, którzy spadają się wideoreportażem, dla tych, którzy kręcą filmy po prostu. Zarówno profesjonalne, jak i takie czysto amatorskie. Natomiast tutaj mamy rejestrator wideo, tak. Czyli też oczywiście sprzęt, który no, jest bardzo blisko kamery, właściwie jest kamerą. I służy do czego? No do tego, żeby móc dokumentować zdarzenia, które dzieją się na drodze w czasie jazdy, a nawet do tego, co się dzieje wokół auta wtedy, kiedy ono jest zaparkowane, bo tego typu rejestratory mają też możliwość. No właśnie. Rejestracji, nie wiem, tego, co się wydarzyło przed chwilą, a było skorelowane z jakimś silnym wstrząsem, któremu został poddany samochód, tak? Dobrze, dziadek, że tak powiem po staropolsku, nastąp się, to ja sobie tutaj usiądę. O, może przystąpmy do procesu unboxingu. Taki mały unboxing, mamy tutaj rejestrator firmy X-Blitz. X-Blitz, no dobra. No. W każdym razie X5. X5 to jest model, kamera Full HD, tu już widzimy to od razu, że tak powiem, na pierwszym planie. Full HD z Wi-Fi, Full HD 1080p. Co to znaczy? No pewnie wszyscy wiedzą, ale na wszelki wypadek powiemy, gdyby to jednak nie byli wszyscy. Czyli to jest ilość linii w obrazie liczona w kierunku pionowym. No i 1080p odpowiada jakości właśnie Full HD. Literka P oznacza, że
Obraz jest wyświetlany bez przeplotu, czyli progresywnie, a więc nie tak, że tak jak w przypadku 1080i mamy wyświetlany w danej chwili co drugą linię i w następnej chwili też co drugą linię, tylko że są to już inne co drugie linie. Tak? Okay. Natomiast tutaj obraz jest wyświetlany całościowo po prostu. Umożliwia to uzyskanie lepszej jakości bez migotania obrazu. Świetnie, czyli co, na plus po prostu, na tak? Na plus, tak. Więc jeżeli ktoś zamierzałby wykorzystać taki rejestrator do tego, żeby publikować filmy na YouTubie, takich kanałów jest mnóstwo, filmy, które opowiadają o tym, co się dzieje na drodze w czasie jazdy, no to ma tutaj pewnie spory zapas, no bo jak wiemy, na YouTubie również można publikować filmy o wysokiej jakości 4K, czy tam, tak. Nie wiem, czy właśnie Full HD. Więc nawet jeżeli później użytkownik YouTube'a albo innego portalu tego rodzaju, czy Facebooka, wykorzystywałby tylko część możliwości jakościowych, to znaczy byłby to obraz, nie wiem, standard definition, SD, no to mamy z czego tracić, tak? Więc to jest fajna cecha. Mamy tutaj, dziadek, wtrącę się tylko, kolejne ikonki. Widzę tutaj jakieś komponenty Sony i tak dalej, tak? Tak, jest, widać, że mamy to, idąc od prawej, karty microSD, więc możemy wykorzystywać do rejestracji obrazu właśnie tego rodzaju karty pamięci microSD. Chwilunia, bo tutaj... Inżynier Władysław do nas podszedł, tak? Władek, o twoim telefonie później będzie. Panie inżynierze, to za chwilę, tak? Poprosimy pana. Jest sensor Sony. IMX, jeśli dobrze widzę, 323, tak. Czyli mamy to sensor, czyli w tym wypadku pewnie chodzi o przetwornik CCD, czy przetwornik obrazu. No i jest ikonka, która nawiązuje do tego, że możemy uzyskać dostęp do tego rejestratora poprzez sieć Wi-Fi. Do sprawdzenia, co to w praktyce oznacza, za chwilkę otworzę i zobaczymy, co tam jest na ten temat napisane. No mamy też tu cały szereg jeszcze innych ikonek. Na przykład 140 stopni to jest kąt rejestracji obrazu, tak? Czyli tego rodzaju obiektyw tu mamy zastosowane, szerokokątny. Rozwiązanie znane również z kamer takich typu action, czyli kamer, które możemy sobie zamontować chociażby na hełmie. No typu GoPro, tak? Typu najbardziej GoPro, rozpoznawalny, tak. Chyba. Rzecz polega na tym, że szeroki kąt w rzeczywistości oznacza również nie tylko to, że rejestrujemy jakby więcej treści, ale on pozwala na uzyskanie bardziej stabilnego obrazu. Okay. Nie, nie trzeba stosować elektronicznych stabilizatorów czy też innych. No bo z samego faktu, że jest to obiektyw szerokokątny, wynika, że obraz jest dużo bardziej stabilny. Okay. G-sensor, czyli sensor przyspieszeń kątowych, który dzięki temu możemy pewnie liczyć na takie funkcje, jak polegające na tym, że w przypadku silnego uderzenia w samochód, powiedzmy, tak? Rejestracja się zatrzymuje, bo ona inaczej przebiega w pętli, nic nie zostanie nadpisane na tym, co właśnie przed chwilą zostało zarejestrowane i w ten sposób możemy sobie udokumentować zdarzenie, które miało miejsce w danej chwili. Okay. O tym sensorze, czy o czujniku, albo o przetworniku CCD, nie wiem jaki on tam jest, zresztą może to jest CMOS, w każdym razie ten sensor już omówiliśmy. Mamy tutaj też informacje o tym, na jakim chipsecie, czyli jakie są główne składniki, tak jak w telefonie komórkowym, tak? Jakie są główne komponenty, które weszły w skład urządzenia. Mamy informacje o tym, że zapis jest w pętli. Normalna sprawa, można powiedzieć. No tak. Ale tak jak powiedziałem, w przypadku jakiegoś zdarzenia wykrytego przez czujnik ruchu, ta pętla zostaje przerwana i nie jest nic nadpisywane wówczas. Okej. Parking mode, czyli no tryb parkingowy, do sprawdzenia, co tutaj dokładnie rozumie producent przez to. Wersji może być parę, przynajmniej ja w moim rejestratorze mam jakąś taką wersję, że musiałbym mieć kamerę jeszcze z tyłu, żebym mógł rejestrować również to, co dzieje się w trakcie parkowania. Wide dynamic range. Czyli szeroki zakres dynamiki do sprawdzenia, czego dotyczy, czy obrazu, czy dźwięku, czy czegokolwiek jeszcze innego. No ale generalnie informacja jest tutaj taka, że mamy dosyć szeroką rozpiętość, pewnie tonalną obrazu do sprawdzenia. No i co tu jest jeszcze? 6G glass lens, tak? Czyli pewnie mówimy tutaj o jakości szkła, z którego został wykonany obiektyw, soczewka.
soczewki, jest ich pewnie więcej niż jedna. No pewnie też to za chwilkę rozwiniemy. Dobrze, to co? Otwieramy? Otwieramy. Zapewne sporo można byłoby się dowiedzieć, korzystając z tego kodu QR. Mam na myśli... Aha, tutaj są, to jest odwołanie do przykładów wideo, które zostały wcześniej nagrane i pewnie gdzieś tam zgromadzone w sieci, więc każdy, kto kupi albo chce kupić tego rodzaju kamerę, może sobie łatwo sprawdzić, jakie są efekty jej pracy. Kamera znajduje się w takim, estetycznym woreczku, miłym w dotyku. Woreczek miły w dotyku, dziadek, no tak. Grubo jedziesz, ale dobra, kontynuuj. Tylko się pilnuj trochę. No i... Władziuś, poczekaj. O, nawet się już uruchomiła. Jeszcze przed zerwaniem tej folii, na której sobie również mamy podstawowe informacje o rejestratorze. Ale to już omówiliśmy, to tak, prawda? Tak, fajnie, fajnie, bo szybko się, że tak powiem, zgłasza i bardzo łatwo jest ją uruchomić, tą maszynę. Dobra. Mamy sam rejestrator, mamy w innym woreczku, mamy złącze do podłączenia zasilania, czyli takie grube złącze USB, z tego co tu widzę, stosowane w starszych typach, choćby nie wiem, dysków twardych. No i oczywiście z drugiej strony do gniazda zapalniczki. Złącze, za pomocą którego możemy podłączyć nasz rejestrator do komputera. Pendrive. Ciekawe, czy jest to jakieś oprogramowanie potrzebne do tego, żeby komputer mógł współpracować z tym urządzeniem, czy też no, sprawdzimy, co zawiera ten pendrive. Dobrze. No i elementy do mocowania. Kolejne, jak to, tak, przystawki. Jak to zwykle bywa w tego rodzaju rejestratorach, mamy tutaj po prostu mocowanie na taśmie dwustronnie klejącej. Trzeba po prostu zerwać tą folię i przymocować do szyby prawdopodobnie. Zresztą tak to tutaj też wygląda, że jeżeli przymocujemy nasz sprzęt... A no szyba jest pod kątem, więc wtedy wszystko kątem, fajnie widać. Fajnie widać, tak. Zresztą zrobimy pewnie jakiś test. No i mamy oczywiście tutaj papiery, deklaracja zgodności Unii Europejskiej z numerem tej deklaracji, czyli możemy być całkiem spokojni, nie zatrujemy się. Nic się na nas nie rzuci z tego. Unia Europejska już zadbała o to, żeby to był sprzęt bezpieczny. A teraz co? Przystępujemy do czytania całej instrukcji obsługi. Będziemy czytać instrukcję, która jest po polsku zresztą, więc jeśli ktoś nie chciałby czytać po czesku, czy tam na przykład angielsku, tak, jeśli ktoś się spodziewa chińskiego, no to... Albo niemiecku też, to może czytać po polsku i nie będzie miał z tym pewnie żadnego kłopotu. No, no większość na pewno. Zdecydowana większość. Inżynier Władysław może miałby pewien kłopot. Akurat poszedł, no. No dobra, to co? To tą część mamy za sobą, tak? W kolejnych, myślę, wjazdach, może niekoniecznie w tym filmie, pokażemy ujęcia z tej kamery, może co? No tak, zainstalowanej w samochodzie i zobaczymy, jak się sprawuje, jaka jest też obsługa, bo to jest, myślę, istotne. No pierwsze wrażenie robi bardzo fajne. Ona w dotyku, którego... jest taka, tak, bardzo, no wydaje się solidna i przyjemna, tak. Tak, to tworzywo, z którego jest wykonana, rzeczywiście jest takie miłe w dotyku i mam wrażenie, że trwałe. W tym sensie, że po zainstalowaniu w aucie nie powinno być problemów, nawet jeżeli będzie duża ekspozycja, nie wiem, na słońce, czy zmiany temperatur, no to w naszym klimacie też jest normalna. No. Ale wygląda to bardzo solidnie, więc myślę, że musimy teraz ją naładować. Właściwie nie musimy, bo wystarczy ją podłączyć do gniazda zapalniczki. No ale tak czy inaczej, no trzeba zapoznać się, zainstalować ją w aucie i zobaczyć, jak działa w praktyce. Dobra, no to co? To ujęcie kończymy, widzimy się w kolejnych. Tak jest, zapraszam. Jeszcze na sam koniec, proszę Państwa, zajawka następnego materiału, jaki będziemy kręcili z dziadkiem Romkiem za chwilę. Przed Wami znane Wam, mam nadzieję, Radio WEF, które obywatel Kane, czyli mój widz, przekazał tak no, w geście
jak to nazwać, dziadek? No w sensie będziemy je licytować na jakiś szczytny cel, a tym szczytnym celem dzisiaj wymyśliłem, że będzie zbiórka pieniędzy dla Jacka. Dla Jacka, któremu, jak wiecie, spłonął ostatnio zakład i zdaje się też kawałek domu, więc następny materiał będzie poświęcony temu oto radiu, które dziadek Romek usprawnił. Stan tego radia też możecie zobaczyć, będziecie mogli zobaczyć w linku, jaki podlinkujemy w tym filmie. No i zapraszamy do licytowania. Myślę, że taką wywoławczą kwotą 100 zł chyba będzie... Myślę, że będzie uczciwie. No, dobra, to co, kończymy i zaraz przechodzimy do nagrywania filmu, którym będziemy spamowali, chcąc zachęcić Was do licytowania tego radia.